Dobry Państwu, z tej strony Urbex Team. Dzisiaj mamy kolejny Urbex. Jest on tutaj niedaleko cynkowni CMI. I jest ze mną tylko Dawid. Cześć. Karolowi się nie chciało jechać, nie wiem czemu. I mamy dzisiaj taki mniejszy opuszczony dom. Chociaż nie wiadomo, czy było tu mieszkane. Chociaż chyba tu ktoś mieszkał. Dobrze. Tutaj mamy otoczenie tego. To jest właśnie wszystko po... To jest porozwalane. Tutaj widać, że butelka po wódce. Jakiś śmietnik z piwem. Są skarpetki. No, tutaj Dawid chodzi tu przez okno. Ja nie będę wchodził. No dobrze, tutaj jest taka przestrzeń. Tak, przekażę kamerę Dawidowi, żeby wszystko nagrywał. W ogóle wszystko porozwalone. To jest bardzo mały budynek. Tam jakieś metalowe drzwi. Tutaj, jak możecie zauważyć, są drzwi zabite deskami. Ja da się otworzyć. No. Dobrze. No, dużo tutaj nie ma. Głównie tutaj są puszki. Na... Puszki, pozostałości po piwie. Jakieś rozwalone krzesło. Jakaś szafka też w niedobrym stanie. Tutaj też coś. Ogólnie ściana pozrywane, wszystko. Tutaj też. Nawet grzyb tutaj się... W przeciwieństwie od poprzedniego, tutaj nic nie ma, więc ten urbex będzie już krótszy, bo po prostu nie ma co tu oglądać, ale zauważyliśmy właśnie taki opuszczony budynek. Możemy jeszcze zrobić taki mały bonus i przejść się po okolicy. Tutaj mamy starą wieżę ciśnień. Tutaj mamy od boku. Jest bardzo słaba. Szyba jest bardzo słaba. Możemy jeszcze trochę dalej pójść. Jest tu wieża, właśnie jak mówiłem, wieża ciśnień. Jest nawet tam rozbita szyba, więc wiadomo, że to już jest opustoszałe. Może niekoniecznie rzucał, tylko po prostu może od środka coś tam się stało. No, tutaj mamy otoczenie tego miejsca. Jest tu bardzo dużo miejsca. No, wiadomo, że tu kolejne butelki po piwie. No, teren nie jest taki odludniony, bo tam właśnie, jak mówiłem, jest cynkownia CMI. Tam jest taka wieża. To jest w ogóle bardzo duży teren, może to był jakiś magazyn. Mamy tu kolejny. Tylko tutaj już nic nie ma. Tylko trawa i drzewo i opona. Mamy tu jakąś blachę. Tutaj już jest bardzo zatrawione, to tam nie będziemy chodzić, ale jeszcze spojrzymy na ten trzeci jakby magazyn. Czwarty już jest zamknięty na kłódkę. A dalej jest bardzo gęsta trawa. I nie będziemy po prostu tam wchodzić, bo chyba tam nic nie będzie. Tutaj są jakieś takie mini cegły, coś takiego. No. Mamy tu brzozy, jakąś skrzynkę i w ogóle jakieś szczątki. Poczekaj, i tu jeszcze coś jest, jakieś... No tutaj jeszcze jest jakaś rura, pozostałych po jakiejś rurze. Dawid sobie robi ze mnie jaja, chce sobie to zamknąć. O nie, zostałem zamknięty najgorzej. Dobra. Może tam... No, może jednak trochę zobaczymy, ale nie bardzo gęsto, bo...
Pociąg sobie jedzie. Właśnie jesteśmy blisko torów kolejowych, bardzo blisko domu z Urbexu pierwszego, ale no z Urbexu pierwszego było znacznie ciekawiej. Bo po prostu ja miałem tu te ciarki, a tutaj już takich nie mam. Tutaj widzę, że jest bardzo ciemno i tam są jakieś kamienie. Zobaczymy jeszcze tutaj, czy coś tu jeszcze jest. Jak nie, to skończymy odcinek, bo właśnie sobie pociąg jedzie z węglem. No właśnie tu są takie jakby magazyny. Tylko tak, możemy tu wejść. Tylko tu też jest bardzo gęsta trawa. Dobrze, kolega wejście pierwszy. Ale tu też chyba nic nie ma. Tu jest po prostu jakiś... No. Przestrzeń, tutaj też jest dużo przestrzeni. Przepraszam, mam kater. Tutaj już jest tylko asfalt i są kolejne magazyny, o wiele większe właśnie. I tutaj są jakieś palety, tutaj jest trawa, jakiś napis Nobil, nie wiem o co chodzi. Tutaj zauważcie, że tu też są te jakby gałęzie czy coś takiego, jak z Urbexu pierwszego, więc raczej ta roślina nie była rzadka. Po prostu jest to coś zwiedłego. Tutaj jest zamknięty na kłódkę, chociaż można by to otworzyć, bo nie jest domknięta, a tu nie ma klucza, więc można sobie to zamknąć. Już zbliżamy się. Tutaj jest jakaś duża przestrzeń z jakimiś wiórami z drewna. No i tutaj mamy kolejne. Tutaj jest w ogóle dużo przestrzeni, można by tu robić w ogóle coś. No i tutaj można sobie przejść. Zrobię epicki parkour. Uważajcie. Epicki parkour. Spiąłem się. To jest schodek. No i wracamy do miejsca, które już byliśmy. Może jeszcze zobaczymy to wieżę ciśnień. Są tutaj drzwi, ale są zamknięte na kłódkę. Tutaj jest jakaś dziura. Tu jest kolejne. Tutaj są chyba ścieki. Nie wiem o co chodzi. Ale tutaj są wyważone drzwi. Jest obraz z Maryją. Nic, chyba też żywej duszy tu nie ma. Teraz mamy ciarki. Jest tu jakaś maszyna, chyba do cięcia czegoś. Są nawet kafelki. Jest obraz Maryi. I pusty pokój. W ogóle drzwi są wyważone. Dziwne. Było takie coś. Tutaj jest w ogóle takie coś. No, więc chyba już wszystko zobaczyliśmy, więc ten odcinek był ciekawszy niż się spodziewaliśmy. Był dłuższy, o wiele dłuższy. I no i zobaczyliśmy inne rzeczy niż po prostu ten budynek. Zobaczyliśmy kolejny budynek, w którym miałem już trochę ciarki, bo były wyważone drzwi. No, ale ogólnie poszło wszystko z planem. Tutaj macie jeszcze raz tą wieżę ciśnień, zwiedziliśmy te jakby magazyny, ten dom. No i teraz się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, polubienie i udostępnicie może to gdzieś, żeby jak wam się oczywiście spodobało. Więc zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. No i jak jeszcze nie obejrzeliście pierwszego Urbexu, to zachęcam do obejrzenia. No i ogólnie dziękuję za oglądanie. Do widzenia.